Część druga. Złe towarzystwo. Po kilku minutach marszu Pinokio znalazł się na skraju lasu. Tam, w cieniu wielkich dębów, zobaczył grupę ludzi, którzy przyglądali się dwóm dziwnym postaciom. Tymi postaciami były marionetki z objazdowego teatrzyku. Pulcinello i Arlekin. Wielki Teatr Lalek zaprasza na przedstawienie. Przybywajcie, oglądajcie historie opowiadane przez najwspanialsze marionetki na świecie. Ostatnia szansa, aby kupić bilety. Zapraszamy na przedstawienie. Co to za muzyka? Co się tutaj dzieje? Zapraszamy na przedstawienie do Wielkiego Teatru Lalek. Jaka szkoda, że akurat teraz muszę iść do szkoły. Pójść do szkoły? A może na spektakl? Muszę coś postanowić. Już wiem, co zrobię. Dzisiaj wybiorę przedstawienie. Przecież muszę mieć jakiś kontakt z kulturą. A do szkoły pójdę jutro. W końcu szkoła nie zając. Nie ucieknie. Ostatnia szansa. Na spóźnialskich nie czekamy. Jutro wyjeżdżamy. Czekają na was niezapomniane wrażenia. Śmiechy, okrzyki, płacz i westchnienia. Dobrze, już dobrze. Przekonaliście mnie. Chcę iść na to przedstawienie. Spiesz się, bo zaraz zaczynamy. Jestem gotowy. Hola, musisz najpierw kupić bilet. Bilet? Ale ja nie mam pieniędzy. W takim razie nic z przedstawienia. A gdybym zamienił ten piękny elementarz na bilet? Biegnij do kasy i sam się przekonaj. Już biegnę, tylko nie zaczynajcie beze mnie. Czy nie masz wrażenia, drogi Arlekinie, że rozmawiamy z pajacykiem przebranym za chłopca? Ludzie opowiadali o pajacyku, który mieszka w tym mieście. Podobno ma na imię Pinokio. Może to on? Udało się! Zamieniłem elementarz na bilet wstępu. Prowadźcie mnie na przedstawienie. Powiedz, czy masz na imię Pinokio? Oczywiście. Zatem jesteś jednym z nas. Jesteś lalką, kukiełką. Jestem czymś więcej. Nie nazywajcie mnie tak. Jesteś pajacykiem, rozumiesz? Nie, jestem czymś więcej. Poza tym mam tatusia, który mnie kocha i za mną tęskni. A w dodatku kupił mi piękny elementarz, abym mógł chodzić do szkoły. Ale nie chcę teraz o tym mówić. Jak to możliwe, że możesz poruszać się bez sznurków? Mówiłem wam, że jestem wyjątkowy. Co może być wyjątkowego w pajacyku z drewna? Nie nazywajcie mnie tak. Może jestem z drewna, ale tak naprawdę to jestem prawie chłopcem. Ha, 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 zobaczcie! Tak wygląda prawie chłopiec? Rozmawiając z Pinokiem, marionetki nie zauważyły, że zbliża się do nich dyrektorka teatru. Była to kobieta nieprzeciętnego wzrostu, odziana w czarny płaszcz ze skóry. Miała długie, kręcone włosy i równie długą czerwoną brodę, która opadała jej na piersi. Co się tutaj dzieje? Co to za hałasy? Do roboty, darmozjady, bo wam grzbiety wyhebluję. Pani dyrektor, my chcieliśmy tylko... Milczeć! Jak śmiecie siać zamęt w moim teatrze? Marsz na scenę! Dobrze wam tak, za to, że mnie przyzywaliście od pajaców. A co to za dziwo? Dzień dobry, jestem Pinokio. Patrzcie go, jaki wyszczekany ten pajacyk. Tego moje oczy jeszcze nie widziały. Z takim dziwolągiem zrobię prawdziwą karierę w Ameryce. Ha, 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 ha. Chodź no tu, mój malutki. Mam cię. Niech mnie pani puści. Ja nie chcę. Ja muszę wracać do domu, do mojego tatusia. Niech pani mnie zostawi w spokoju. Mam cię zostawić w spokoju? Nic z tych rzeczy. Od jutra będziesz pracować w moim teatrze. Hej, Arteno. Hej, Lazaro. Chodźcie tu, moje wierne laleczki. Spójrzcie na tego pajacyka i powiedzcie, co możemy zrobić, aby zechciał dołączyć do naszej trupy.
Zamknijmy go w klatce, posiedzi tam kilka dni bez jedzenia, od razu zmięknie. Przecież jest chudy jak patyk, jeszcze gotów przeciśnąć się przez kraty. Lepiej wsadźmy go do woliery, stamtąd nie ma ucieczki. Tak, woliera to dobry pomysł. Słyszysz, ptaszku? Wylądujesz pod siatką razem ze szpakami i gwarkami. Będziesz mógł sobie z nimi poćwierkać. A kiedy już staniesz się grzeczny i posłuszny, będziesz mógł błagać naszą dyrekcję, aby pozwoliła ci z nami pracować. Ale ja nie chcę! Ja nie chcę pracować! Nigdy nie będę pracować! Cisza! Mówisz, że nie chcesz pracować? Dobrze. W takim razie posłużysz mi jako opał do ogniska. Lazaro, co mamy dziś na kolację? Worek ziemniaczków ze skwarkami, 30 strusich jaj i zagon kapusty. A na deser będą pulchne gołąbki. O tak, mam ochotę na pieczonego gołąbka. Przydaś mi się, Pinokio. Taki wysuszony i wystrugany pajacyk doskonale podtrzyma ogień. Ha, 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 ha. Litości, błagam o łaskę. Nie dla mnie, ale dla mojego biednego tatusia, który czeka na mnie w domu. Gdyby dowiedział się, że strawił mnie ogień, pewnie z żalu pękłoby mu serce. Skończ z tym płaczem! Twoje lamenty przyprawiają mnie o kurcze w żołądku i powodują takie skurcze, że mnie o mało nie zadu... Cik! Zadusi! Mam okropną alergię na wzruszenie. Nie mogę powstrzymać się od kichania. No dobrze, już dobrze. Przestań już płakać. I tak wrzucę cię do ognia. Ale wiedz, że twoja osoba bardzo mnie wzruszyła. Moje życie nie ma znaczenia. Jestem tylko drewnianym pajacykiem. Ale pomyśl o moim tatusiu. Jego też będziesz mieć na sumieniu. Masz rację. Kto wie, na jakie cierpienia skazałbym twojego ojca, gdybym cię teraz wrzucił w ten płonący żar. Biedny staruszek, współczuję mu. Powiedz, czy kochasz swojego tatusia? Nad wszystko, nad moje krótkie życie. Poczciwy z ciebie chłopak. Chodź tu i daj mi całusa. Jak się nazywa twój tatuś? Geppetto. Dużo zarabia? Zarabia tyle, ile trzeba, aby nigdy nie mieć grosza w kieszeni. Niech pani sobie wyobrazi, że musiał sprzedać wszystkie narzędzia stolarskie, żeby kupić mi elementarz. Biedaczysko, aż mnie litość bierze. Oto masz 5 złotych dukatów. Zanieś je czym prędzej ojcu, a nie zapomnij mu się ode mnie pokłonić. Ach, dziękuję! Bardzo dziękuję w imieniu swoim i mojego biednego tatusia. No dobrze, już dobrze. Zmykaj czym prędzej, zanim się rozmyślę. Do widzenia! Pinokio był wolny i szczęśliwy. Nie tylko zdołał wykaraskać się z tarapatów, ale przy okazji zdobył prawdziwe bogactwo. Tymczasem całe to zdarzenie obserwowała z ukrycia para rzezimieszków, złodziei i huncwotów spod ciemnej gwiazdy. Lis i kot słynęli w całej okolicy z wyłudzeń, napadów i czynów nierządnych, których nawet strach wymieniać. Ci oto opryszkowie podsłuchali całą rozmowę Pinokia z dyrektorką Teatru Lalek i postanowili natychmiast wykorzystać posiadaną wiedzę. Skrótem przez raz dotarli na trakt, którym wracał do miasta Pinokio. Aby nie wzbudzać podejrzeń, postanowili udawać biednych włóczęgów. Lis chwycił leżący kij i zaczął utykać na lewą nogę. Zaś kot założył sobie opaskę na oko i tak przygotowani wyczekiwali pojawienia się Pinokia. Nie musieli długo czekać, bo po chwili na drodze pojawił się pajacyk w papierowej, śpiczastej czapeczce. Ach, cóż to za niespodzianka! Czyż to nie Pinokio?
Słynny pajacyk mistrza Geppetta? A skądże ty znasz moje imię, lisie? Jestem starym znajomym twojego tatusia. Znasz mojego tatusia? Naprawdę? A może widziałeś go ostatnio? Wiesz, gdzie on teraz jest? Czeka na mnie w domu? Widziałem go nie dalej niż dziś w południe. Stał na progu domu, z głodu ledwo trzymał się na nogach. Biedny ojczulek, ale Bóg da, że od dzisiaj już nigdy nie będzie głodny. A to niby dlaczego? Miau! Dlatego, że stałem się wielkim panem. Ty wielkim panem? Nie ma się z czego śmiać, kocie. Nie chciałbym sprawić, żeby wam ślinka napłynęła do ust, ale oto mam tutaj w ręce 5 nowych, pięknych, złotych dukatów. Miau! 5 złotych dukatów? A cóż zamierzasz począć z takim majątkiem? Przede wszystkim zamierzam kupić mnóstwo jedzenia dla mojego tatusia. Potem kupię nowe narzędzia stolarskie. Będą całe pokryte złotem i brylantami. A jak zostanie mi coś jeszcze w trzosie, to kupię sobie elementarz. Elementarz? Tak, bo zamierzam iść do szkoły i na dobre zabrać się do nauki. Chcesz iść do szkoły? Oszalałeś? Spójrz na mnie. Przez głupi zapał do nauki ledwo powłóczę nogami. Popatrz na mnie. Przez głupi zapał do nauki oślepłem na oboje oczu. Na jedno oko, pacanie. Tak, tak, właśnie. Oślepłem na jedno oko. Powiedz nam, drogi Pinokio, czy nie chciałbyś pomnożyć liczby swoich dukatów? Co? Nie chciałbyś? Z 5 marnych dukatów dorobić się 100, 1000, 2000? Pewnie, żebym chciał. Ale w jaki sposób to zrobić? Sposób jest bardzo prosty. Zamiast wracać do domu, musiałbyś iść z nami. A dokąd chcecie mnie zaprowadzić? Do krainy pustych łupów. Miau! Nie, nigdzie z wami nie idę. Jestem już blisko domu, gdzie czeka na mnie mój tatuś. Chcę być już razem z nim. A zatem idź do domu, tym gorzej dla ciebie. Właśnie, tym gorzej dla ciebie. Namyśl się jednak dobrze, Pinokio, bo odtrącasz od siebie wielką fortunę. Tak, tak, wielką fortunę. Twoje 5 dukatów przemieniłoby się jutro w 2000. Dokładnie tak, w 1000. W 2000? Jak to możliwe? Musisz wiedzieć, że w krainie pustych łbów znajduje się błogosławione pole, zwane polem cudu. Wystarczy wykopać tam dołek, zakopać w nim dukata. Następnie trzeba podlać ziemię 2 konewkami źródlanej wody, posypać szczyptą soli, po czym można spokojniej spać. Trzeba zakopać dukaty i spać? Przecież to bez sensu. Poczekaj, poczekaj. W ciągu nocy każdy złoty dukat kiełkuje. Potem kwitnie, a nazajutrz, wstając, co zastajesz w polu? Zastajesz piękne drzewo, obwieszone tyloma złotymi dukatami, ile ziaren zabiera dojrzały kłos pszenicy. A zatem, jeżeli zakopię moje 5 dukatów, ile pozbieram ich rano? Jutro zbierzesz 2500 dukatów, brzęczących i błyszczących. Ależ to cudowne! Niech tylko zbiorę te dukaty, zatrzymam dla siebie 2000, a 500 pozostałych ofiaruję wam w prezencie. Niech Bóg cię broni. Nam w prezencie? My nie pracujemy dla zarobku, ale dla wzbogacenia innych. No właśnie, tego dla obogacania innych. Jacy dobrzy z was przyjaciele. Przekonaliście mnie. Idę z wami. Ruszajmy natychmiast. Wyruszyli pełni animuszu. Bywało, że podczas drogi lis zapominał o swoim kalectwie i lekko przeskakiwał przez przeszkody. Jednak po chwili znowu zaczynał powłóczyć nogami.
Po kilku godzinach marszu wszyscy byli już bardzo zmęczeni i głodni. Niespodziewanie poczuli wspaniałe zapachy, które zawładnęły ich wyobraźnią i wykręciły boleśnie puste kiszki. Miau, jedzonko. Czuję pyszne jedzonko. Chyba zbliżamy się do gospody. Tak, to gospoda pod czerwonym rakiem. Zatrzymamy się tutaj, żeby coś przekąsić i chwilę się przespać. O północy ruszymy w dalszą drogę, by jutro, skoro świt, zajść na pole cudów. Widzicie? Drzwi do gospody są otwarte. Stąd dobywają się te wspaniałe zapachy. Ależ jestem głodny. Nie czekajmy ani chwili dłużej. Tylko wchodźmy. Witam, szanownych gości. Zapraszam. Proszę siadać. Czym mogę panom służyć? Podajcie nam, karczmarko, najlepsze smakołyki. Wyprawiamy ucztę na cześć tego oto Pinokia, wielkiego pana i wkrótce niewyobrażalnego bogacza. Zawsze do usług wielmożnym panu. Podejdźcie no tutaj, karczmarko. Co to za dziwolągi obsługujecie? Coś mi się zdaje, że to nawet nie są ludzie. Ludzie, nie ludzie, co za różnica? Ważne, że zamawiają i mają czym zapłacić. Ale czy to się godzi? W jednej izbie siedzieć z takimi odmicami? A wy czego jeszcze potrzebujecie? Bo jak nie, to możecie już sobie iść. Droga wolna. Dobrze już, dobrze. Nie musicie się zaraz tak indyczyć. Karczmarka zniknęła w kuchni i po chwili wyszła niosąc tacę pełną przeróżnych smakołyków. Lis i kot z miejsca rzucili się na najsmaczniejsze kąski. Pinokio ledwo zdążył chwycić kawałek czosnkowego chleba, a już taca była pusta. Lis poklepał się zadowolony po pełnym brzuchu i zaczął wypatrywać karczmarki. Gdy tylko pojawiła się w izbie, podszedł do niej i cicho zagadnął. Dajcie nam dwa wygodne pokoje, jeden dla mnie i dla mojego towarzysza, a drugi dla pana Pinokia. Przed podróżą utniemy sobie drzemkę. Proszę jednak pamiętać, żeby nas obudzić o północy, bo musimy czym prędzej wyruszyć w dalszą drogę. Pinokia nie trzeba budzić. Niech sobie odpocznie. Oczywiście, wiem ja doskonale, o co chodzi. Ten pajacyk jest chyba niespełna rozumu. Najważniejsze, że ma pieniądze. Tak, to najważniejsze. Karczmarka zaprowadziła całą trójkę do ich pokoi. Były to skromne pomieszczenia, w których mieściły się wyłącznie łóżka. Ale dla kogoś, kto jest zmęczony i marzy tylko o tym, aby zasnąć, to w zupełności wystarczało. Pinokio pomimo zmęczenia nie mógł spać, więc chcąc nie chcąc, lis i kot zaczęli śpiewać mu kołysankę. Pinokio zasnął. Śniły mu się lalki z teatru, które chciały go wsadzić do klatki. A potem zmieniły się w gołąbki, które dyrektorka teatru piekła nad ogniskiem. Z przerażenia obudził się i usiadł na łóżku. Chciał o swoim śnie opowiedzieć swoim towarzyszom. Jednak w ich pokoju łóżka były puste. Pinokio szybko zbiegł do głównej izby. Gdzie są moi towarzysze? Jakiś czas temu odeszli. Podobno ścigają ich ważne terminy. Kazali kłaniać się tobie i życzyć szczęścia. A czy nie powiedzieli przez przypadek, gdzie będą na mnie czekać? Mówili, żebyś wypatrywał ich o świcie na polu cudów. Muszę więc ruszać w drogę. Hola, hola! A kto zapłaci za ucztę i kwaterunek? Moi przyjaciele nie zapłacili? Ale co też panu przychodzi do głowy?
Są to osoby zbyt dobrze wychowane, żeby mogły panu zrobić taki afront. Szkoda. Taki afront sprawiłby mi wielką przyjemność. Pinokio musiał zapłacić. Stracił w ten sposób jednego ze swoich 5 złotych dukatów. Karczmarka powiedziała, że ma iść w stronę księżyca, więc ruszył wpatrzony w ogromną świecącą tarczę, która rzucała na wszystko strumień zimnego światła. Nagle z boku zamajaczyła dziwna postać, ukryta pod długą opończą. Przestraszony Pinokio chciał skoczyć w bok, by ominąć straszydło, gdy wtem ktoś drugi złapał go za kark i ścisnął z całej siły. Gdzie masz złoto? Dawaj dukaty! A, ratunku! Zostawcie mnie! Trzymaj go mocno, a ja zwiążę go sznurem! Puszczajcie mnie! Przestań się rzucać i dawaj pieniądze! Nie mam żadnych pieniędzy! Nie kłam! Wiemy, że masz złote dukaty! Wyciągaj pieniądze, albo cię zakatrupimy! Niczego ode mnie nie dostaniecie! Sam tego chciałeś, głupi pajacu! Poczekaj, słyszysz? To czyjeś głosy. Ktoś się zbliża. Lepiej uciekajmy, miau. Jeszcze się spotkamy. Wszędzie cię znajdziemy, Pinokio. Bandyci, a byli nimi nie kto inny jak znani nam kot i lis, uciekli w popłochu, pozostawiając leżącego na drodze związanego pajacyka. Pinokio walczył dzielnie, lecz teraz opuściły go wszystkie siły. Wydawało mu się, że ktoś go rozwiązuje ze sznurów i delikatnie podnosi. W półśnie widział twarz błękitnej wróżki, która z troską wpatrywała się w niego. Widział też świerszcza, który z dezaprobatą kiwał głową. Pinokio zamknął oczy i zasnął. Dobrze, że czuwasz, świerszczu, nad poczynaniami Pinokia. Gdybyśmy przybyli chwilę później, pewnie nie moglibyśmy mu już pomóc. Znam ja dobrze czyny tego pajacyka. Jest on wyjątkowo niewdzięcznym dzieckiem, które doprowadziło do rozpaczy własnego ojca. Nawet nie wiem, czy warto mu pomagać. Każdy zasługuje na drugą szansę. Spójrz, otworzył oczy, w końcu się budzi. Przespał całą noc, ale nie jest z nim dobrze. Pozostała mi ostatnia kropla magicznego lekarstwa, oby mu pomogła. Pinokio, Pinokio, słyszysz mnie? To ja, błękitna wróżka. Wypij to lekarstwo, a wyzdrowiejesz. To słodkie czy gorzkie? Gorzkie, jak to lekarstwo. Nie chcę, nie lubię gorzkiego. To tylko jedna kropelka. Nie wypiję i już. Jak wypijesz, dam ci kostkę cukru. Najpierw daj mi cukier, a potem może wypiję to świństwo. Obiecujesz? Obiecuję. Proszę. Szkoda, że cukier nie może być lekarstwem. Wypij to lekarstwo, tak jak obiecałeś. Nie mogę, to za gorzkie. Przecież nawet nie spróbowałeś. Wystarczy mi sam zapach. Ale z drugą kostką cukru na pewno dam radę. Dobrze, dam tobie drugą kostkę cukru. Dobry ten cukier. Namyśliłem się i doszedłem do wniosku, że jednak nie wezmę tego lekarstwa. Dlaczego? Bo jest niesmaczne, ja tego nie wypiję. Nie, nie, nie! Jeśli tego nie wypijesz, to przestanę cię lubić. No dobrze, w takim razie zrobię to tylko dla ciebie. Ale to obrzydliwe. Gdzie się podziały twoje dukaty, które dostałeś od dyrektorki Teatru Lalek? Dukaty? Zgubiłem je. Kiedy Pinokio wypowiedział te słowa, poczuł dziwne swędzenie na czubku nosa. Kiedy go dotknął, nos zaczął rosnąć i wydłużył się prawie dwukrotnie. Najdziwniejsze było jednak to, że zarówno świerszcz, jak i wróżka zdawali się tego w ogóle nie widzieć. A gdzie je zgubiłeś? Ach, teraz sobie przypominam, że wcale nie zgubiłem tych dukatów, tylko połknąłem je niechcący, kiedy zażywałem lekarstwo. Tym razem
Nos Pinokia wydłużył się niemal na pół metra. Z czego się tak śmiejecie? Śmiejemy się z twoich kłamstw. A skąd wiecie, że kłamie? Kłamstwa dają się łatwo poznać. Dzielą się na dwa gatunki. Bywają kłamstwa, od których nosy maleją i kłamstwa, od których nosy rosną. Twoje należą do gatunku długonosych. Proszę, zróbcie coś, aby mój nos już się nie powiększał. To bardzo nieprzyjemne. A obiecujesz, że nie będziesz kłamać? Oczywiście, obiecywanie opanowałem do perfekcji. Dlatego obiecuję po trzykroć. Dobrze, zatem dotknij swojego nosa, a on wróci do normalnych rozmiarów. Ojej, rzeczywiście! Bardzo dobra z ciebie wróżka. Powiedz, czy aby na pewno nie jesteś moją mamusią? Mówiłam ci, że nią nie jestem. Ach, szkoda. Czuję się już całkiem dobrze. Dziękuję wam za ratunek, ale wybaczcie, spieszę się do domu. Mój tatuś pewnie mnie wypatruje i bardzo się martwi. Żegnajcie, do zobaczenia! Głupiutki pajacyk. Przynosi tylko smutek swojemu ojcu. Trudno się mu dziwić, wszak jego serce jest z drewna. Prawdziwie pokocha tylko wtedy, gdy jego serce zmięknie. Czy serce może zmięknąć od tak sobie? Nie, drewniane serce mogą zmiękczyć tylko łzy. Tymczasem Pinokio odnalazł już drogę, która prowadziła do miasta. Kiedy wychodził z doliny, na środku traktu spotkał swoich znajomych, lisa i kota, którzy z daleka machali do niego przyjaźnie łapkami. Hej, hej! Czyż to nie nasz kochany Pinokio? Dobrze widzieć cię w zdrowiu, miau! Co tu robisz, przyjacielu? Ach, nie macie pojęcia, co mi się przytrafiło. W nocy, po tym jak zostawiliście mnie samego w gospodzie, napadli mnie na drodze bandyci, związali mnie sznurem i chcieli ograbić z pieniędzy. To straszne. A co się stało z twoimi dukatami? Mam je wciąż w kieszeni, poza jednym, którego wydałem w gospodzie pod czerwonym rakiem. Z tych 4 dukatów nadal możesz uzyskać 2000. Wystarczy udać się na pole cudu. A jak daleko jest stąd do tego pola cudów? 2 mile nie więcej, mija. Właśnie idziemy w tamtą stronę. Może wybierzesz się z nami? Miau. Nie mogę. Muszę iść prosto do domu. Chociaż z drugiej strony, jeżeli mój tatuś czeka na mnie tak długo, to może poczekać jeszcze chwilę dłużej. A 2000 dukatów bardzo nam się przyda. No dobrze, idę z wami. Podróż nie trwała długo. Zanim zdążyli zaśpiewać wszystkie zwrotki starej turystycznej piosenki, byli już na miejscu. Oto pole cudów. I co teraz? Spokojnie, spokojnie. Wszystko tobie powiemy. Musisz zacząć od wykopania 4 małych dołków. Trzeba to zrobić własnymi rękami. No dalej, do roboty. Same się nie wykopią. Bardzo dobrze. Zrobiłeś piękne dołki. Masz do tego prawdziwy talent. Teraz do tych dołków wrzuć swoje dukaty, miau. I przysyp je ziemią. Idź do tego małego źródełka po wodę, przynieś ją tutaj i poblej zasiane dukaty. Przyniosę wodę w czapce. Całe szczęście to niedaleko, bo moja papierowa czapeczka całkiem by się rozmoczyła. To wszystko? Czy jeszcze coś powinienem zrobić? Nie, nie, nic więcej. Teraz idź na spacer i wróć tutaj za godzinę. No, może za 2. A zostaniesz drzewka uginające się pod ciężarem dukatów. Niech was uściskam, przyjaciele. Dziękuję wam za wszystko. Żegnaj, Pinokio.
Pinokio był naprawdę szczęśliwy. Pobiegł na pobliską łąkę, gdzie postanowił poczekać na zasiane plony. Ledwo Pinokio zniknął za zakrętem, gdy kot i lis błyskawicznie znaleźli się przy zakopanych dukatach i po chwili uciekali z bonetami, śmiejąc się do rozpuku. Niczego nieświadomy Pinokio leżał na łące i marzył. Ach, nie mogę się już doczekać. Chyba jednak pójdę i popatrzę, jak rosną moje dukaty. A jeśli zamiast 2000 wyrośnie na drzewie 5000 dukatów? Co to za śmiech? Kto tu jest? A, to ty, Świerszczu. Czy ty musisz wszędzie za mną chodzić? Wkrótce nie będzie ci do śmiechu, jak wyrosną moje drzewa pełne dukatów. Z czego się śmiejesz? Śmieję się z głupiutkiego pajacyka, który wierzy w byle głupstwo i daje się zwodzić chytrzejszym od siebie. Może to mnie masz na myśli? Tak, właśnie ciebie, bo uwierzyłeś w to, że pieniądze można siać i zbierać w polu. Tymczasem kot i lis wykopali twoje złote dukaty i uciekli, ile sił w nogach. Szukaj teraz wiatru w polu. To niemożliwe, moi przyjaciele nigdy by tak nie postąpili. Idź i sam się przekonaj. Zaniepokojony Pinokio wrócił na pole cudów. Włożył rękę do wykopanych dołków. Pusto. Dukaty zniknęły. O ja nieszczęsny! Jak mogłem być tak głupi? Proszę, Świerszczu, zrób coś, aby moje dukaty wróciły do mnie. Musisz sam zbierać plony swoich czynów. Nikt ci w tym nie pomoże. Znikam. O nie! Ja tego tak nie zostawię! Powiem o wszystkim panu żandarmowi! Policja! Ratunku! Złodzieje! Policja! Nie wiadomo skąd, jakby z podziemi, wyrośli przed nim znani mu policjanci. Żandarm Kołek i młodszy aspirant Kędzior. Co się tutaj dzieje? Kto śmie zakłócać spokój przeraźliwym krzykiem? To ja, panie karabinierze, Pinokio! A to ty, hultaju! Co tym razem zmalowałeś? Znowu coś ukradłeś? Tylko mów prawdę! Niczego nie ukradłem! Sam zostałem okradziony! Podły lis i jego kompan kot ukradli moje dukaty! Jak to się stało? Zasadziłem moje dukaty na polu cudów, tak jak mi radził lis i kot. Jednak zanim z dukatów zdążyło wyrosnąć drzewo, pokryte złotymi monetami, oni zabrali moje pieniądze i uciekli. Uwierzyłeś, że można zasadzić monety, z których wyrośnie drzewo pełne monet? Nigdy jeszcze nie słyszałem takich bredni. No, bratku, teraz mi się nie wywiniesz. Pójdziesz do więzienia. Do więzienia? Ale ja jestem niewinny. O tym zadecyduje sąd. Marsz do aresztu! Tuż obok nich przechodziła drogą kobieta, właścicielka pobliskiego gospodarstwa. Widząc, co się dzieje, postanowiła włączyć się do rozmowy. Przepraszam, panie władzo. Może zamiast trącać tego darmozjada do więzienia, oddajcie mi go na służbę. Nie mam psa, a potrzebuję stróża. Bo co noc ktoś kradnie kury z mojego kurnika. Myślicie, gospodyni, że ten tutaj nicpoń będzie dobrym stróżem twojego mienia? Pokaż, czy umiesz szczekać, pajacyku. No zaszczekaj głośno. Chyba, że wolisz pójść do więzienia. Głośno szczeka. Nada się na stróża. Niech tak będzie, jak chcecie. Oddaję tego pajacyka w wasze ręce. Pamiętajcie jednak, że na nic będzie garbowanie mu skóry, bo plecy ma twardsze od dębu. Już ja sobie z nim poradzę. Do widzenia, panie żandarmie.
Dalej, Pinokio, mój psie stróżujący. Teraz zabieram ciebie do mojego gospodarstwa, gdzie będziesz pilnował kurnika. Jak dobrze się sprawisz i przepędzisz złodziei, spotka cię nagroda. I może nawet dostaniesz coś do zjedzenia. Ale jeżeli mnie zawiedziesz, to biada ci. Rozumiesz? Gospodyni mieszkała dość blisko. Dlatego podróż nie trwała zbyt długo. No, jesteśmy na miejscu. Teraz to będzie twój dom. Na wszelki wypadek, żebyś mi nie uciekł, przywiążę cię łańcuchem do drzewa. Gdyby w nocy spadł deszcz, możesz skryć się w psiej budzie. I pamiętaj, by nastawiać dobrze uszu, bo jak przyjdą złodzieje, to masz czekać, by ich wypłoszyć. Teraz idę spać, a ty stróżuj. Dobrze mi tak, a nawet bardzo dobrze. Marzyło mi się próżniacze życie. Chciałem być nierobem i włóczy kijem. No to mam to, na co zasłużyłem. Gdybym został w domu z moim poczciwym tatą, nie siedziałbym po nocy na dworze i nie musiałbym robić za psa w zagrodzie. Och, gdybym mógł urodzić się raz jeszcze. W głowie Pinokia zrodził się strach. Już za późno, głupi pajacu. Trzeba było iść wcześniej po rozum do głowy. Teraz przyjdzie ci za wszystko zapłacić. Odejdź, strachu, nie mieszaj mi w głowie. Nie mogę cię opuścić, zwłaszcza w takiej chwili. Słyszysz te odgłosy? Słyszysz dziwne dźwięki? Spójrz na mroczne cienie, które idą wprost na ciebie. Rzeczywiście, ktoś się zbliża. Może to owi złodzieje, którzy nękają moją gospodynię. Tak, skradają się tutaj złodzieje. Pewnie chcą się dobrać do kurnika. Ale zaraz, przecież ja ich znam. To lis i kot, to ci oszuści, złodzieje. Odpłacę się ja teraz za moje krzywdy. Jak tylko wejdą do kurnika, podejdę cicho i zaczasnę za nimi drzwi. A potem zacznę szczekać najgłośniej, jak umiem. Tak też się stało. Złodzieje, nie przeczuwając zasadzki, weszli do kurnika. Pinokio jednym skokiem znalazł się przy drzwiach, które zamknął metalowym ryglem. Chwilę później zaczął ujadać jak najprawdziwszy pies. Na ten hałas zjawiła się natychmiast gospodyni uzbrojona w pokaźnych rozmiarów miotłę. Kiedy dowiedziała się, że złodzieje są zamknięci, nie posiadała się z radości. Mam was, złodziejskie nasienie! Wyszubrawcy! Rebusie! Teraz sobie posiedzicie w kurniku, a rano wydam was policji. Świetnie się spisałeś, mój drogi pajacyku. Teraz mogę spać spokojnie, bo nikt nie będzie kradł moich kur. Skoro tak, to nie jest mi już potrzebny stróż. Dlatego zwalniam cię z tej posady, Pinokio. Ach, to dobrze, bo muszę odnaleźć mojego tatusia. Pewnie się zamartwia, bo od kilku dni nie wróciłem do domu. A kim jest twój tatuś? Biedakiem o imieniu Geppetto. 2 dni temu sama widziałam smutnego staruszka, który stał nad brzegiem morza, tęsknie patrząc w dal. Podobno ten staruszek poszukiwał swojego zaginionego synka. Ojej, to na pewno był mój tatuś. Czy może mnie pani do niego zaprowadzić? Widziałam, jak ów starzec zbudował wielką drewnianą tratwę. A potem odpłynął siną dal. Próżno go szukać. Od dawna jest już na morzu. Mój biedny tatuś, to wszystko moja wina. Gdybym tylko miał więcej oleju w głowie. Olej w głowie znikąd cię nie bierze. Aby go zdobyć, musisz iść do szkoły. Inaczej na zawsze zostaniesz głupiutką laleczką. Jakże ja mam iść do szkoły, skoro nic nie mam? Nawet sprzeniewierzyłem piękny elementarz, który kupił mi tatuś. I na to znajdzie się rada. Za to, co dzisiaj zrobiłeś,
mam dla ciebie nagrodę. Oto nowiutki tornister. Teraz możesz śmiało iść do szkoły. Rety, jaki piękny! Dziękuję! Obiecuję, że nie zaprzepaszczę tej szansy. Będę najlepszym uczniem w całej szkole. Co ja mówię? Najlepszym uczniem w całym kraju albo i na świecie. Biegnij do szkoły! Lekcje zaczynają się zaraz o świcie. No to biegnę. Żegnajcie, dobra gospodyni. Do widzenia, Pinokio. Koniec części drugiej.